System operacyjny Linux znajduje zastosowanie w wielu różnych urządzeniach. Od komputerów osobistych, przez superkomputery, po telefony komórkowe, routery, a nawet telewizory i inne sprzęty domowe. W kwietniu 2017 roku Android, a więc de facto Linux, stał się najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie. Poza funkcją serca w maszynie, kolejnym z zastosowań Linuxa są środowiska serwerowe. W wielu firmach działających w sferze IT system ten jest podstawowym i wymaganym narzędziem pracy, zarówno testerów, jak i deweloperów. Dlatego Linuxa po prostu trzeba poznać. By Ci to ułatwić, proponujemy poświęcony mu kurs wideo. Jego tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące administracji i obsługi ogólnej systemu Linux. W ramach szkolenia zapoznasz się z procesem instalowania oraz uruchamiania systemu w dwóch różnych wariantach. Za pomocą maszyny wirtualnej oraz za pośrednictwem pendrive'a z nagranym obrazem systemu. Nauczysz się m.in. tworzyć skrypty powłoki, które ułatwiają i automatyzują pracę nie tylko programistów, ale i standardowych użytkowników systemu. Opanujesz także obsługę edytora tekstu Vim, co zdecydowanie zwiększy produktywność Twojej współpracy z Linuxem. Jakie korzyści wyniesiesz z tego szkolenia? W ramach pracy z naszym kursem poznasz instrukcje sterujące oraz ogólne zasady tworzenia skryptów powłoki. W trakcie nauki będziesz korzystać z klientów SSH oraz FTP w celu nawiązania zdalnej łączności z serwerami. Dowiesz się, gdzie kryją się informacje na temat każdego narzędzia w systemie Linux. Opanujesz zasady poruszania się po strukturach katalogów w tym systemie, a także tworzenia oraz modyfikacji plików i katalogów. Będziesz też zarządzać prawami dostępu do nich. Zainstalujesz i uruchomisz system za pomocą bootowalnego pendrive'a lub maszyny wirtualnej i sprawdzisz, jak działają podstawowe komendy służące do monitorowania sieci. Co więcej, zaprzyjaźnisz się na dobre z edytorem Vim. Administracja systemem Linux, kurs wideo, przewodnik dla początkujących, zakończysz na poziomie podstawowym.